Będziemy budować mieszkania, na które będzie stać młodych ludzi, którzy po raz pierwszy pójdą do pracy. Mieszkania, na które będą sobie mogli pozwolić nie tylko menadżerowie, nie tylko informatycy, ale również nauczycielki, pielęgniarki, ochroniarze czy kasjerka w sklepie. Fundusz Mieszkaniowy zapewni budowę mieszkań dla każdego, a nie tylko dla najbogatszych. Mieszkania dla każdego. Mieszkania nie tylko dla najbogatszych. Mieszkania dla każdego. Mieszkania. Mieszkania. Bo musimy to zrobić. W imię wszystkich. W imię zwykłych ludzi, którzy chcą godnie żyć i mieszkać. My będziemy niezwyciężeni. My będziemy potrafili przeprowadzić nasz pomysł wbrew ich oporowi. I wtedy nasze dzieci przestaną wyjeżdżać. A może nawet część z nich wróci. Prawo do dachu nad głową. Tu, nad Wisłą, w Polsce, a nie za granicą. To jedno z naszych najważniejszych praw. My musimy coś z tym zrobić. My chcemy po prostu mieszkania, na które nas stać. My chcemy mieszkania, mieszkania dla każdego. My chcemy mieszkania, mieszkania. Mieszkania, na które będą sobie mogli pozwolić nie tylko menadżerowie, ale również nauczycielki, pielęgniarki, ochroniarze czy kasjerka w sklepie. Mieszkania dla każdego. Mieszkania nie tylko dla najbogatszych. Mieszkania dla każdego. Mieszkania, na które będą sobie mogli pozwolić nie tylko menadżerowie. Potrzeba mieszkania to jest najważniejsza potrzeba człowieka. Bezdomność to najbardziej skrajna forma wykluczenia społecznego. To jest program walki z siłą ich pieniędzy. To jest program walki z wykluczeniem społecznym. Nie może być nowoczesnej Polski bez powszechnego dostępu do mieszkania jako podstawowego dobra. My chcemy mieszkania. My chcemy godnie żyć. My chcemy mieszkania. My chcemy zacząć budować. My chcemy mieszkania. My chcemy godnie żyć. My chcemy mieszkania. Wystarczy zacząć budować. Weźmy się za ręce i podejmijmy wielką próbę spełnienia naszego marzenia. Żyjemy w kraju niskich płac. Żyjemy w kraju absurdalnie wysokich cen mieszkań. To nie jest życie. My musimy wreszcie coś z tym zrobić. Młodzi ludzie, my musimy wreszcie coś z tym zrobić. My chcemy mieszkania. My chcemy godnie żyć. My chcemy mieszkania. My chcemy zacząć budować. My chcemy mieszkania. My chcemy godnie żyć. My chcemy mieszkania. Wystarczy zacząć budować. Młodzi ludzie, wynająć mieszkanie na wolnym rynku za równowartość całej pensji. To nie jest życie.
To nie jest życie.